Ta część tych pamiątek też trafiła na różnego rodzaju licytacje, wystawy, formy przedłużania pamięci. Powstały też książki, ale teraz też piękna płyta. Co możemy o niej powiedzieć? Czego tam się fani mogą spodziewać? To jest bardzo ciekawa historia na temat tej płyty, ponieważ Andrzej Kosmala, który jest menażerem Krzysztofa w dalszym ciągu, on twierdzi, że po śmierci ma więcej pracy przy Krawczyku niż za życia jego. Tak, więc dostał polecenie od wytwórni płytowej, która tą płytę wydała, żeby dał jakieś nowe płyty, jakieś nowe piosenki, których jeszcze nikt nie słyszał. Ponieważ Krzysztof nagrał mnóstwo piosenek, które są w tak zwanych szufladach w studio, więc Andrzej tam dał kilka, ale jeszcze to nie to, jeszcze to nie to. Więc Andrzej myśli, śpi, nie śpi po nocach, potem śpi, nie może zasnąć, bo cały czas myśli, co by tu dać, co by tu dać. I proszę sobie wyobrazić, że przychodzi do niego Krawczyk w nocy, czy się śni, czy przychodzi, nie pamiętam dokładnie jak to było, z opowiadań Andrzeja oczywiście to wiem. I mówię tak: Andrzej, w 2011 roku nagrałem taką piękną płytę, piosenkę Zapomniałem. To jest to, czego ty szukasz. Kosmala budzi się w nocy spocony, dzwoni do producenta płytowego, do Ryszarda. Mówi: Ryszard, czy ty pamiętasz taką piosenkę Zapomniałem, którą nagrał Krzysztof? Oczywiście, no jest taka piosenka, dawaj, ale teraz tak, teraz szukał, on tam znalazł, zanurzył się w tą wielką technikę, w te komputery, wyciągnął, Andrzej przysłuchał tej piosenki i mówi: to jest to. Jest to piosenka, ja ją odbieram bardzo osobiście. Może Krzysztof chciał przekazać mi przez tą piosenkę, dlatego Andrzejowi się przyśnił, czy tam pokazał, nie wiem. Bo tekst piosenki jest taki, że on zapomniał wielu rzeczy powiedzieć i on teraz mi to mówi. I w drugiej zwrotce jest coś takiego, że ja tej piosenki nie mogę słuchać, ale słuchałam ją bardzo długo, że szkoda, że nie będę mógł ci tego osobiście powiedzieć. Ty to wiesz, zapomniałem ci powiedzieć, że cię kocham, zapomniałem cię prosić o wybaczenie, o to, że płakałaś przeze mnie i wiem, że już nigdy tego nie zobaczę i nigdy ci tego już nie powiem. Coś niebywałego. Poza tym utworem jeszcze dwa inne premierowe oraz przepiękne szlagiery, przeboje pana Krzysztofa Krawczyka, które wszyscy dobrze znamy. Panie Ewo, a pani się zdarza właściwie poza tymi premierowymi utworami słuchać utworów pana Krzysztofa? Czy to jest za wcześnie? Czy to nie jest dobry pomysł? Bardzo rzadko słucham Krzysztofa, bo nie daję rady. Na przykład kolęd nie słuchałam od śmierci Krzysztofa, żadnego innego artysty i jego również. Nie daję rady słuchać kolęd na przykład. Więc piosenek też nie słucham. Czasami, no tą piosenkę Zapomniałem, chciałam posłuchać, o co chodzi w tej piosence. Dosłuchałam, ale nie daję jeszcze rady. Po prostu beczę, wzruszam się, smutna jestem, a są czasami takie dni, że już trochę się podniosę, lepiej się czuję i jak wiem, że jak posłucham tych piosenek, to już znowu zaczną się wspomnienia, smutek i serce znowu będzie bolało.